Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Uczniowski Klub Sportowy powstał w 2005 roku z inicjatywy rodziców i sympatyków taekwondo olimpijskiego. Od roku 2007 uczestniczy we współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jak również jest członkiem Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Wspólnie z AZS-em AWF-em Wrocław zdobył 23 medale Mistrzostw Polski w taekwondo olimpijskim. Oba kluby ściśle ze sobą współpracują. W chwili obecnej klub zrzesza około 120 trenujących osób, głównie dzieci. Taekwondo olimpijskie można trenować we Wrocławiu w sekcji Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław Fabryczna na Nowym Dworze, AZS-ie AWF-ie Wrocław na Sępolnie oraz na Biskupinie i Swojczycach. Od tego miesiąca taekwondo olimpijskie trenować można również na Nadodrzu. W październiku Orlęta rozszerzyły swoją działalność o własną salę, która mieści się przy ulicy Jagiellończyka 8C. Inspiracją do posiadania własnego obiektu była chęć i możliwość organizowania dodatkowych treningów dla zawodników w trakcie dni wolnych od zajęć szkolnych oraz wygórowane ceny za wynajem sal gimnastycznych. Szefowie klubu planują, aby w nowo powstałym obiekcie prowadzić szkolenie podstawowe z taekwondo olimpijskiego dla dzieci, a najlepszych później kierować do klubu AZS AWF Wrocław, gdzie warunki do treningu wyczynowego są wręcz doskonałe. W ramach zajęć UKS otwiera bezpłatną sekcję taekwondo olimpijskiego dla dzieci, których nie stać na treningi w klubach na warunkach komercyjnych. We wspomnianej sekcji zajęcia z taekwondo oparte są o pracę wolontariuszy oraz nowo wynajęty obiekt. Sala jest przystosowana na potrzeby sztuk walki. Dodatkowo w ramach sekcji Orlęta będą prowadzić zajęcia dla dzieci z gimnastyki, rytmiki, tańca nowoczesnego i judo. Dla młodzieży otwarta została pierwsza we Wrocławiu sekcja sztuk walki, również wywodzącej się z taekwondo i Korei, sekcji Hapkido. Treningi Hapkido w klubie będzie prowadzić Chilijczyk Aldon Palma. Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl